aż ręce opadają, jak patrzy się, ile siły mają ci ludzie. Owszem, nie jeden będzie przechwalał się, to takie nic, ale tu liczą się wyniki. Mój rekord to 240 kilo w kategorii 90, niepobity do tej pory, trzeci wynik na świecie. Mój rekord to 105 kg w kategorii wagowej 67,5 albo 75. Nie jestem najlepsza na świecie, ale nie najgorsza. Tak, proszę Państwa, byli tu profesjonalni siłacze. Samborowo zaskakuje. Po raz czwarty otwarte mistrzostwa wyciskania sztangi o Puchar Wójta Gminy Ostróda zyskują na popularności. Powiem wprost, też jestem pasjonatem wyciskania sztangi. Lubię czas spędzać i na siłowni. W ogóle lubię każdą formę ruchu, również mówię, spędzam czas na siłowni. 4 lata to organizujemy. Głównym organizatorem jest najsilniejszy sołtys w Polsce, Artur Wiśniewski. To jest wspaniały człowiek, wspaniała organizacja. I dziś już nawet dostałem sygnał, że to są zawody, rangi wręcz mistrzostw Polski. Kobiety nie mają sobie równych wśród mężczyzn. Nie wszystkich, ale jednak. Trening czyni mistrzynię. I tak jest. Panie lubią być doceniane i zauważone. Panowie oczywiście bardzo chętnie pomagają i jest to miłe uczucie, gdy mężczyźni patrzą z podziwem, że kobieta podnosi ciężary. Także jest to bardzo miłe. Mężczyźni lubią siłowe rywalizacje i pracę nad własną muskulaturą. Jedni trenują od najmłodszych lat. Chodziłem na siłownię tak. No i trenowałem w domu trochę i na siłowni. No i tak chyba wszystko. Tak z tego trenowania. I występujesz przeciwko dużo starszym od siebie. No tak. W kategorii 20... Nie, od 12... Od dokąd? Do 23 lat. Nie, 75 kilo. A drudzy w pocie czoła ćwiczą mimo upływu lat. Kto ma kondycję, pragnie się wykazać. Hard ducha godny pozazdroszczenia. Ja cały czas jestem na chodzie, także ja specjalnych tam ćwiczeń pod zawody nie robię. Tak łatwo się rozleniwić, usiąść w fotelu z trunkiem w ręku. A tu proszę bardzo, podziw i nagroda dla samego siebie. Pasja, zdrowie i nagrody. Stawiajmy sobie cele i je osiągajmy. Bycie ambitnym jest cenne.